tempo, w którym rośniemy, jest bezprecedensowe w tym momencie. I oczy Czechów, Węgrów i całego regionu, nawet Niemców, są zwrócone na nas i patrzą, że to jest rzeczywiście duże osiągnięcie. Jak ten rynek wygląda w liczbach? Rynek wygląda w ten sposób, że sprzedaliśmy prac na aukcjach młotkowych jako Polacy, jako polskie domy aukcyjne za blisko 61 milionów złotych, co jest wzrostem o około 13-14 milionów w porównaniu z rokiem ubiegłym, a więc wzrostem o około 20%. To są wzrosty, których życzyłaby sobie większość z naszych sąsiednich krajów. Jeżeli patrzymy na liczbę sprzedawanych prac, kiedyś ponad 70% to była sztuka dawna, a w tej chwili ponad 70%, jeżeli chodzi o liczbę prac, to są dzieła sztuki młodej i współczesnej. Oczywiście, że spadła też średnia cena dzieła sztuki, to znaczy, że kupujemy tańsze prace, ale za to kupujemy ich znacznie więcej, co pozwala nam na imponujący wzrost liczby transakcji, który w ciągu ostatnich 5 lat też się podwoił z około 3,5 tysiąca transakcji. Wzrosliśmy do ponad 6,5 tysiąca transakcji, dokonały się w 2012 roku. To blisko 26% średniej rocznej stopy zwrotu pośród 800 obrazów, które były sprzedane na aukcjach w Polsce powtórnie między 1991 a 2012 rokiem. Także ten wynik to jest coś, co poza tą wartością estetyczną, która jest olbrzymia w przypadku dzieła sztuki, może dodatkowo skusić do zakupu. Z jednej strony kryzys i ucieczka do tak zwanych bezpiecznych przystani, którymi zdecydowanie są dzieła sztuki. Natomiast z drugiej strony też nam rynek pomaga, dlatego że decyzje kolejne Rady Polityki Pieniężnej o obniżaniu oprocentowania depozytów mówią też o tym, że osoby, które kiedyś zarabiały 7% na depozycie, mówią, niech sobie leżą te pieniądze i zarabiają. Natomiast teraz, jeżeli mają dostać 3%, to mówią, to ja może jeszcze jednak pomyślę o innych klasach aktywów. Także mamy połączenie i coraz niższych stóp zwrotu, które w przypadku rynku sztuki są stymulujące do rozwoju i poszukiwania dywersyfikacji i bezpieczeństwa.